Cześć, tu Geniusz z MMO24.pl i witam Was bardzo serdecznie na kolejnym vlogu, w którym będziemy komentować wydarzenia na zawodowej scenie League of Legends. Dzisiaj króciutko, podstawowy temat, o co chodzi z tym Origin, o co im właściwie chodzi, co się stało w Summer Splicie, dlaczego mają taką, a nie inną sytuację wyjściową, dlaczego zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, co się stało z wielkim zespołem, który miał być mistrzem Europy. Okazuje się, że mają niesamowite problemy. Zanim jednak dojdziemy do tego, co się dzieje teraz, krótkie wyjaśnienie i jakby spróbuję przedstawić genezę sytuacji, a w której obecnie znajduje się zespół. Mianowicie, przypominamy, że Origin zanotowało bardzo dobry ubiegły rok. Zdobyli właściwie wszystko, co mogli zdobyć. Byli żółtodziobami, byli nowym zespołem, który świetnie sobie poradził i naprawdę wszystko bardzo dobrze im się układało. Zarówno w splitach, jak i na samych mistrzostwach świata, gdzie tak naprawdę ulegli mistrzom świata SKT T1. W związku z czym ubiegły rok był dla nich naprawdę bardzo dobrym okresem. I co się później okazało? Okazało się, że na scenie League of Legends, tej europejskich LCS-ach, to był jedyny zespół, który praktycznie nie przeszedł żadnych zmian w składzie. Jedyną zmianą w składzie była decyzja XP-ka o tym, że przechodzi bardziej na funkcję zarządzającego organizacją, którą stworzył, czyli Origin, a w jego miejsce pojawi się Power of Evil, czyli nowy midlaner ówczesnego Origin. Było całkiem nieźle, bardzo fajne wyniki na IEM San Jose i tak dalej, ale a te elementy i te jakby osiągnięcia z ubiegłego roku, czyli z 2015, były wskazówkami, które jasno informowały wszystkich fanów, że to Origin będzie najlepszym zespołem europejskiej sceny LoL-a. Jakże się mocno pomyliliśmy, doskonale wiemy. Pamiętamy, co się działo w Spring Splicie i wiemy, że podczas regularnego sezonu XPK i cała ekipa mieli spore problemy. Co prawda zrehabilitowali się dość mocno w playoffach, w których zdobyli drugie miejsce, ustępując jedynie G2 eSports. Co uważam za bardzo duży sukces, biorąc pod uwagę, że mieli naprawdę duże problemy w regularnym sezonie. Ale dochodzimy w tym momencie do sytuacji, w której zaczyna się Summer Split, czyli drugi split w roku, który będzie decydujący o tym, kto pojedzie, a kto nie pojedzie na Mistrzostwa Świata. I tutaj zaczynają się problemy Origin. Po pierwsze, w podstawowym składzie pojawiły się dwie ważne zmiany. Odchodzi Mitri i odchodzi Swen, czy Nils, jak chcecie go nazywać. Obaj idą do G2 eSports. Zostają dwa wolne spoty, w których tak naprawdę XPK i organizacja powołują Hybrida i powołują Forgivena, którego nikt już nie chciał H2K. Forgiven oczywiście dalej nie gra, bo słyszeliśmy o tym i mówiłem o tym, problemy motywacyjne i tak naprawdę tutaj prawdopodobnie w ogóle nie wróci do gry. Więc w jego miejsce siada, czyli w miejsce AD Carry siada XPK, który tak naprawdę był zawodnikiem środkowej alejki. I co się zaczyna dziać? Po pierwsze, to, o czym mówiłem już w dużo wcześniejszym materiale, proponuję Wam cofnąć się do pierwszych vlogów związanych z eSportem, w których mówiłem. Mówiłem o tym, że bardzo dojrzałą decyzję podjął XPK, w którym powiedział, że on przechodzi z zawodowego grania, takiego bezpośredniego, na stanowisko CEO, czyli zarządzającego organizacją, ponieważ to jest dla niego kluczowy element w tym momencie do rozwoju. Natomiast okazuje się, że facet zaczyna grać, zaczyna uczestniczyć w rozgrywkach, w treningach i tak dalej. Nie da się połączyć wszystkich funkcji w jednym. Nie ma takiej opcji. Dzisiaj dodatkowo facet jeszcze gra w roli, której niespecjalnie potrafi się znaleźć, co wystarczy spojrzeć na fatalny mecz, który rozegrali z Giants Gaming, która tak naprawdę, jak przypomnijcie sobie, w Spring Splicie była jedną z najgorszych drużyn. A dzisiaj mówimy o tym, że słynne dziewiąte miejsce, słynne już właściwie, słynne po tych ostatnich meczach, zajmuje Origin. To i tak chyba lepiej, bo tydzień temu byli na 10. miejscu. To jest jakaś totalna masakra. Widać totalnie, że XPK się nie znajduje na AD Carry, nie potrafi wyjść z tej funkcji, a Power of Evil, powiedzmy sobie szczerze, również nie błyszczy i nie świeci na podczas meczów. Co ciekawe, dzisiaj czy wczoraj pojawiła się informacja, że w końcu Origin dostała nowego CEO. Połamie sobie język, ale to jest Fernandez jakiś tam,
facet, nieważne, znajdziecie w opisie. Bardzo dobrze. Informacja o tym, że organizacja w końcu ma zarządzającego, jest świetnym informacją, bo to oznacza, że XPEC będzie mógł w końcu zdecydować się na jakąś funkcję. Albo zawodnika, albo zarządzającego, albo nie wiem, faceta do pompowania piłek. Nieważne, ale koleś musi się zdecydować, bo inaczej wszystko to, na co pracował latami, pójdzie zaraz psu na budę. To wszystko się po prostu skończy. On nie jest w stanie odnaleźć się na nowej funkcji. On nie jest w stanie połączyć wielu funkcji w jednej osobie, więc ta informacja, że mają nowego zarządzającego, jest idealną informacją dla każdego fana tej ekipy, ponieważ daje nam przesłanki do tego, że za chwileczkę Origin się obudzi i za chwilę XPK faktycznie wejdzie na obroty, bo mechanicznie całkiem nieźle sobie radzi, ale to nie jest jego pozycja, to ewidentnie widać. Sam jestem ciekaw, co będzie dalej z tą ekipą, bo zaczęli fatalnie, ale może się odbiją i może znowu w playoffach zabłyszczą, zajmując drugie miejsce, a może pierwsze, zobaczymy. To jest oczywiście pisanie kijem na wodzie, więc nie będziemy wróżyć z fusów. Ale na dzisiaj podstawowymi problemami Origin jest po pierwsze skład, po drugie zachwianie tożsamości XPK-a. On nie wie, czy jest zawodnikiem, czy jest zarządzającym, nie wiadomo. Okej, okay, te ostatnie kroki, które podjęli, czyli znalezienie nowego zarządzającego, wskazuje, że XPK będzie się poświęcał dalej grze i ćwiczeniom i treningom, co może akurat wyjść w jego wypadku na dobre dla całej ekipy. Co dalej z Origin? Trzymam kciuki, zobaczymy, jak się ułożą kolejne dni i kolejne tygodnie rozgrywek. Mam nadzieję, że chłopaki się podniosą i mam nadzieję, że faktycznie znowu zabłysną tak, jak błyszczeli w roku ubiegłym, za co trzymam mocno kciuki i sam jestem ciekaw najbliższych pojedynków. Jeżeli macie jakieś pytania albo lubicie tego typu materiały, łapkujcie, podawajcie dalej, subskrybujcie. Dzięki piękne, trzymajcie się, see ya, cześć!